Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Rafał Szymczyk, dzień dobry, a moim gościem w jakże świątecznym studiu Radia Kielce jest prezes Korony Kielce Krzysztof Zając. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Korona zakończyła 2017 rok na 7. miejscu w Lotto Ekstraklasie. Drużyna prowadzona przez Gino Letiriego w 21 kolejkach zdobyła 31 punktów, 8 zwycięstw, 7 remisów, 6 porażek. Kielczanie awansowali także do półfinału Pucharu Polski, eliminując po drodze Zagłębie Sosnowiec, Wisłę Kraków i Zagłębie Lubin. Czy jest pan, panie prezesie, zadowolony z tego, co wydarzyło się przez te 6 miesięcy w tym 2017 roku w klubie prowadzonym już przez pana i w drużynie prowadzonej przez Gino Letiriego? Panie Rafale, ja może bym trochę odmienił to pytanie, bo wiem, że pan jest miłośnikiem piłki nożnej i miłośnikiem naszego klubu, a także znawcą piłki nożnej. Co by pan powiedział? Co by pan powiedział o naszym klubie przez te 6 miesięcy? I ja się do tego odniosę. Praktycznie o pańskim klubie. O klubie Korona Kielce i o tym, jak prezentują się piłkarze, to ja mówiłem nawet częściej niż raz w tygodniu. To nie słyszałem tego. Dlatego, a tutaj słuchacze pewnie są ciekawi pana opinii. Dobra, okej. Okay. Jeśli pan nie chce swojej opinii wyrazić, no to ja muszę... Ja swoją opinię niejednokrotnie wyrażałem. Okej, okay. A była pozytywna? Pozytywna. Super, to o to mi chodziło. Więc tak, panie redaktorze, no... Te 6 miesięcy, ja bym tylko odniósł się do sportowego wyniku, z którego, powiem na samym początku, jesteśmy bardzo zadowoleni. 31 punktów to jest naprawdę fajny kapitał na rundę wiosenną. Ja bym podzielił może tą rundę na takie 3 fazy. Tak? Pierwsza faza była to taka, gdzie graliśmy dobrze i nie wygrywaliśmy meczy, ale mieliśmy bardzo dobre mecze w naszym wykonaniu. Między innymi remis z Legią Warszawa w drugim meczu. Następna faza druga to była ta ileś tam meczy bez porażek plus zwycięstwa w Pucharze Polskim, w Polski, gdzie byliśmy naprawdę, prezentowaliśmy się bardzo dobrze, byliśmy na ustach całej Polski, graliśmy fajną piłkę, graliśmy piłkę ofensywną i bardzo atrakcyjną. I trzecia to jest ta końcówka, tak właściwie od meczu z Krakowią, gdzie było widać, że no niestety końcówka nie należała już do nas. Zdziesiątkowani przez kontuzję, do tego dochodziły jeszcze bardzo niekorzystny terminarz spotkań, gdzie właściwie nie wzięto pod uwagę drużyny, która gra w Pucharze Polski i właściwie musiała ona grać co parę dni. Nawet tutaj powiem, że w ostatnim meczu, gdzieśmy grali z Jagiellonią Białystok i zaraz piątek graliśmy ostatni mecz z Piastem Gliwice, gdzie powinno się też trochę wziąć pod uwagę, że drużyna w ostatnich tygodniach najwięcej spotkań rozegrała i normalnie powinniśmy rozegrać mecz z Piastem Gliwice w niedzielę. Ale było, minęło, nie skarżymy się, mamy 31 punktów, mamy zespół rozwojowy i walczymy dalej. Tak jak pan powiedział, troszkę cieniem na tą udaną rundę całą jesienną, czy też rok 2017 kładzie się ta końcówka. Wspomniał pan o dużej liczbie kontuzji. Z czego one wynikały? Bo rzeczywiście było ich dużo. Ja, wie pan, nie jestem, powiedzmy, bezpośrednio z drużyną. Nie jestem trenerem ani grupą trenerów, która współpracuje z naszym trenerem Letierim. Wynikały one z tego, że zawodnicy po prostu, kilku zawodników, i to mieliśmy trochę pecha, pojechało na kadry swoich państw, jak Kalaste, jak Kaczarawa, jak Krystian Miś, który pojechał na kadrę U21 i wrócili z kontuzjami. I trwało to bardzo długo. Zawodnik Nabil doznał kontuzji mięśnia czterogłowego i jego kontuzja trwała prawie 4 miesiące. Następnie też Gardawski Michał ma jakąś dysfunkcję kręgu lędźwiowego i to są sprawy, które naprawdę nie wynikają z treningu, tylko z jakichś tam przypadków mniejszych albo większych. Przejdźmy, panie prezesie, do spraw kadrowych, bo piłkarze udali się na zasłużone urlopy, a przed panem na pewno ten najbardziej gorący okres w klubie związany z kontraktami, pozyskiwaniem nowych piłkarzy i pewnie też rozstawaniem się z kilkoma piłkarzami, którzy jesienią byli w Koronie Kielce. Jak wielu piłkarzy odejdzie, albo inaczej, jak wielu piłkarzy już zostało poinformowanych, że raczej nie będą widziani w składzie na wiosnę.
Więc planujemy nową rundę wiosenną bez czterech, pięciu zawodników z tej kadry, która w tej chwili jest. Wstępne rozmowy żeśmy już przeprowadzili z menedżerami tych zawodników. Powiedzieliśmy, że nie są oni w naszych planach w najbliższym czasie. Wiemy, że nie będzie to łatwe, żeby tych zawodników gdzieś, powiedzmy, w innych klubach umieścić. Nagle w koronie też wszystkim zaczęło się podobać. To jest pozytywne, no ale wiadomo, że dla rozwoju klubu, dla rozwoju danego zawodnika jest lepsza zmiana, jak stanie w miejscu. Czy możemy powiedzieć, o jakich zawodników chodzi? Ja kiedyś pół roku temu popełniłem ten błąd, mówiąc nazwiska zawodników, których byśmy się chcieli pozbyć przed tamtą rundą i dlatego wystrzegam... Ale to nie jest błąd, kluby raczej publikują listy transferowe. Tak, tylko tam jest paru zawodników, którzy jeszcze mają kontrakty i trzeba to delikatnie załatwić. Tak, to są kontrakty najczęściej załatwić. Do czerwca przyszłego roku. Tak. A zgodnie z przepisami, oni już od 1 stycznia, jeżeli dostaną od Korony Kielce sygnał, że nie są tutaj mile widziani, mogą szukać sobie nowego pracodawcy. Mogą. Oczywiście mogą i w tym kierunku też idziemy i jesteśmy w wstępnych rozmowach, ale mówię, zostawmy to. To są sprawy wewnętrzne klubu i na pewno one będą bardzo, ale to bardzo pozytywnie załatwione dla przede wszystkim dobra Korony Kielce. Jestem o tym przekonany, tylko zastanawiam się, skąd taka duża tajemnica. To nie jest żadna tajemnica, tylko no, my jako zarząd chcemy to spokojnie i w spokoju przygotować i przeprowadzić te transfery w jedną i w drugą stronę. Wiadomo, że Korona ma takiego piłkarza jak Michał Smolarczyk, któremu kontrakt kończy się w grudniu i rozumiem, że nie zostanie on przedłużony. Tak. Natomiast są też zawodnicy, którym 30 czerwca przyszłego roku kończą się kontrakty, a to jest duża grupa. Maciej Gostomski, Sean Berry, Radek Dejmek, Krystian Miśken, Kalaste, Mateusz Możdżyń, Goran Cwijanowicz, Angelo Zargiris, Marcin Cebulanika, Kaczarawa, Piotr Poński, Jacek Kiełb. To z tego grona tych pięciu piłkarzy nie będzie grało wiosną w Kielcach? Ja, wie pan co, nie zastanawiam się nad tą grupą piłkarzy, którą pan w tej chwili przeczytał, bo my jesteśmy już wstępnie po rozmowach z tymi zawodnikami, których chcemy zatrzymać. Nie są to, powiedzmy, rozmowy takie łatwe, ale jesteśmy w stanie z tymi, z którymi chcemy się dogadać, to się dogadamy. No to są rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktów. Oczywiście tak. Obydwie strony muszą się zgodzić i warunki muszą pasować jednej i drugiej stronie. Oczywiście. I to, ale tak było przed tym sezonem też, że na zawodników, które nam zależało, żeśmy się dogadywali. Tych, których powiedzmy nie za bardzo trener widział w swoim zespole, po prostu opuścili klub. No tak, ale patrząc na tę grupę, którą wymieniłem, no to pewnie nawet i kibice mogliby wymienić, których zawodników mogliby pozostawić na przyszłą wiosnę i na dłużej w Koronie Kielca, którzy nie spełnili oczekiwań, więc chyba tutaj mówię, to tak trudno powiedzieć, nie wiem, Mateusz Możdżyń, Krystian Miś, którego pan tak ceni i wierzy w tego młodego chłopaka, nie wiem, Ken Kalaste, Goran Cwijanowicz, Nika Kaczarawa, no to są zawodnicy, którzy w pewnym momencie stanowili o sile. Ale niech mi pan wierzy, oni będą dalej stanowili o sile, tylko mówię, niech pan to zarządowi zostawi i my sobie to poukładamy zgodnie z wolą zawodnika i klubu. To może mi się uda nieco więcej uzyskać, jeżeli zapytam o to, ile wzmocnień możemy się spodziewać i na jakich pozycjach. W tej chwili rozmawiamy z czteroma zawodnikami i właściwie na każdej pozycji, oprócz bramkarza, chcemy zakontraktować zawodników, czyli chcemy w jednego środkowego obrońcę, jedną ósemkę napastnika, a także szukamy lewego obrońcę. Na ostatniej konferencji prasowej Gino Lettieri zapytany o to samo powiedział, że no, gdyby mógł, to by wzmocnił na wszystkich pozycjach zespół. Natomiast gdyby miał ocenić, to najlepszy jest atak z tego względu, że tutaj wymienił Nikę Kaczarawę, Elię Soriano, Jacka Kiełba i Maćka Górskiego. Ta czwórka zostanie w klubie. Maćkowi Górskiemu kończy się kontrakt, się kontrakt w styczniu i to już tak na gorąco, jak brzmi pan, powiedzmy, chce się zapytać, to po decyzji pionu sportowego z Maćkiem nie przedłużymy. Czyli Maciek wraca z wypożyczenia do Jagiellonii Białystok i co będzie dalej z Maćkiem, to już kwestia Jagiellonii Białystok. Trener Gino Lettieri dodał także, że najbardziej newralgiczny jest mało kreatywny środek pomocy. Zgadza się pan z tym?
Ja wiem, o co trenerowi chodzi. Trenerowi chodzi o zawodnika, który jako defensywny pomocnik, czyli stricte taka ósemka, będzie biegał przez cały mecz i stwarzał zagrożenie pod bramką czy w okolicach szesnastki przeciwnika. To chodzi mu o tą kreatywność właśnie stwarzania sytuacji dla siebie i dla zawodników, którzy grają przed nim, czyli dla napastników i dla stricte dziesiątki. I szuka takiego zawodnika. Powiem, że my właściwie prawie, że go znaleźliśmy, tylko są trudne negocjacje z klubem i z zawodnikiem. Pojawiły się informacje dotyczące, no akurat właśnie nie takiej ósemki, ale Mateusza Cholewiaka ze Stali Mielec. To jest lewoskrzydłowy, że Korona jest nim zainteresowana. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Czyli nawet jak Korona jest, to pan nie wie nic na ten temat. O takim zawodniku słyszałem, ale nic konkretnego. To jest zdolny chłopak, co prawda nie najmłodszy, ale tam 15 meczów, 7 goli, tak, niezłe recenzje, trafił do 11 z rundy w pierwszej lidze. Nawet rozmawiałem w tym temacie z Kubą Żubrowskim. Bo oni się znają razem, a Korona ponoć lubi ten kierunek Stali Mielec. Do tego wszystkiego to jest decyzja, która zapada, to jest wola trenera. Czy on tego zawodnika akceptuje, czy nie. I dopiero potem zarząd, czyli ja w mojej osobie, mogę rozpocząć rozmowy i te rozmowy uściślić w jedną albo w drugą stronę. Ostatnie pytanie, panie prezesie. Gdzie pan spędzi święta? Święta spędzę w Polsce, w Katowicach. W Katowicach. W gronie rodzinnym, rozumiem. Tak. To wesołych świąt życzę, panie prezesie, i owocnych rozmów transferowych także. Dziękuję panu ślicznie i wszystkim państwu życzę też zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku i dla pana to samo. Dziękuję bardzo. Przekazywał te życzenia prezes Korony Kielce Krzysztof Zając, z którym przyjemność miał rozmawiać Rafał Szymczek.